Na poprzedniej lekcji została zarysowana sytuacja w Europie i w jej najbliższym sąsiedztwie po upadku Związku Sowieckiego. Tam znalazła się krótka charakterystyka konfliktów zbrojnych, jakie miały miejsce w tej przestrzeni po 1989 roku. Teraz skoncentruje się na konfliktach, jakie w tym czasie miały miejsce w pozostałych częściach świata. Japonia już w latach 50. weszła w okres błyskawicznego rozwoju. Niemożność posiadania sił zbrojnych oraz odpowiednia polityka monetarna, połączona z ochroną własnego rynku, umożliwiła inwestycje środków w gospodarkę z naciskiem na rozwój nowych technologii. Wkrótce w dziedzinie elektroniki, elektrotechniki czy motoryzacji Japonia stała się światowym liderem, a w latach 70. drugą po amerykańskiej gospodarką świata. Współcześnie kraj kwitnącej wiśni utrzymuje bardzo wysoką pozycję w zakresie wielkości gospodarki, znajdując się w pierwszej światowej piątce pod tym względem. Równie imponującą drogę przeszły Chiny, które na ścieżkę intensywnego rozwoju weszły po śmierci Mao Zedonga. Przeprowadzone w latach 80. reformy, polegające na wprowadzeniu elementów gospodarki rynkowej przy utrzymaniu kontroli nad gospodarką i państwem przez partię komunistyczną, przyniosły widowiskowe efekty. W 1980 roku dochód na mieszkańca wynosił troszkę ponad 300 dolarów. W 2021 wzrósł do ponad 12 tysięcy dolarów na osobę. W 1989 roku na fali jesieni ludów w Europie Środkowo-Wschodniej w Chinach uaktywniły się ruchy opozycyjne dążące do liberalizacji rządów. Protestujący studenci rozpoczęli okupację placu Tiananmen w Pekinie. W największych demonstracjach uczestniczyło ponad milion protestujących. 4 czerwca 1989 roku władze chińskie podjęły decyzję o rozpoczęciu pacyfikacji demonstrujących przez armię. Użyto ciężkiego sprzętu pancernego oraz ostrej amunicji. W wyniku masakry, do jakiej doszło, straciło życie według szacunków Czerwonego Krzyża ponad 2600 cywili. Partia utrzymała władzę i kierunek reform. Chiny to aktualnie druga gospodarka świata. Widać wyraźne narastanie rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny dążą do zmiany układu sił na świecie, chcąc pozbawić Stany Zjednoczone roli jedynego światowego mocarstwa. Przerodzenie się tej rywalizacji w gorący konflikt stanowi wyraźne niebezpieczeństwo dla pokoju w skali świata, gdyż potencjalna wojna między tymi dwoma państwami dotknie swoimi konsekwencjami gospodarczymi bez wyjątku wszystkich na globie. Afryka w latach 90., podobnie jak dziś, była najbardziej niestabilnym kontynentem. Mierzyła się z licznymi konfliktami o charakterze politycznym oraz etnicznym. Trapiona była głodem czy epidemiami takimi jak AIDS czy ebola. Sytuacji nie poprawia polityka neokolonializmu prowadzona przez państwa rozwinięte, polegająca na niekontrolowanej eksploatacji określonych terenów i zasobów gospodarczych. Podłożem wielu konfliktów były właśnie pomiędzy poszczególnymi plemionami. Jednym z najkawszych przykładów była wojna domowa w Rwandzie między plemionami Tutsi i Hutu. W 1994 roku w ciągu 100 dni wymordowano około miliona ludzi, a dwa miliony uciekło z kraju. Masakra ta odbyła się przy zupełnej bierności ONZ oraz państw europejskich. Określana jest jako największa klęska Organizacji Narodów Zjednoczonych. Upadłym państwem stała się Somalia. Długotrwała wojna domowa doprowadziła do całkowitego rozpadu instytucji państwa. Rozpoczęta w 1992 roku interwencja wojsk ONZ zakończyła się porażką, gdyż nie udało się ustabilizować sytuacji w Somalii. Wojska międzynarodowe wycofały się w 1995 roku. W 2006 roku rozpoczęła się w Somalii interwencja wojsk Unii Afrykańskiej, która doprowadziła do powstania rządu federalnego i przejęcia kontroli nad większością państwa przez tą strukturę. Wojna jednak tli się na tym terenie nadal. Rozpad struktur państwowych w Somalii doprowadził do pojawienia się u jej wybrzeży regularnego i niewystępującego w tej skali od wieków piractwa. Wymusiło to w 2008 roku zorganizowanie specjalnej misji ONZ i NATO, która zajęła się ochroną żeglugi. Ostatecznie udało się zabezpieczyć bezpieczeństwo żegludze na wodach somalijskich dopiero w 2018 roku. Do dużych zmian doszło w latach 90. w RPA. Od lat 40. funkcjonował tam system apartheidu, czyli rozdzielnego funkcjonowania ludności białej i czarnej przy sprawowaniu tam całkowitej władzy przez białą mniejszość. Przywódcą czarnej większości walczącej z apartheidem był Nelson Mandela. System ten zlikwidowano w 1994 roku, wprowadzając rządy w pełni demokratyczne. W 1993 roku w Oslo doszło do porozumienia pomiędzy Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny. W jego ramach doszło do utworzenia Autonomii Palestyńskiej. Ze strony palestyńskiej podpisywał je Yasser Arafat, ze strony izraelskiej premier Itzhak Rabin. Kolejnym etapem miały być negocjacje prowadzące do uznania niepodległości autonomii. Ich ostateczne niepowodzenie doprowadziło do powstania Palestyńczyków, które trwało w latach 2000-2004. Konflikt na tych terenach trwa do dziś. Żydzi nadal rozbudowują swoje osiedla na terenach palestyńskich, z drugiej strony radykalne ugrupowania, takie jak Hamas i Hezbollah, dokonują ostrzałów i ataków terrorystycznych na terytorium Izraela. Zaangażowanie USA w konflikt na Bliskim Wschodzie i wspieranie Izraela powodowało antyamerykańskie nastroje w krajach arabskich. W konsekwencji Stany Zjednoczone stały się celem większości islamskich organizacji terrorystycznych. Jedną z nich była Al-Qaida, kierowana przez Osamę Bin Ladena. 11 września 2001 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili najkrwawszy zamach terrorystyczny w najnowszych dziejach świata. Porwali równocześnie cztery samoloty pasażerskie. Dwa z nich uderzyły w nowojorskie wieżowce World Trade Center, trzeci w Pentagon, a czwarty, odbity częściowo przez pasażerów z rąk porywaczy, rozbił się 15 minut lotu od Waszyngtonu. W tych zamachach zginęło blisko 3000 osób. Zamach ten został potraktowany przez Stany Zjednoczone jako wypowiedzenie wojny temu krajowi przez międzynarodowy terroryzm. W 2001 roku podjęto decyzję o interwencji wojsk amerykańskich w Afganistanie. Kraj ten kontrolowany był przez Talibów, czyli fundamentalistyczną islamską organizację, która rygorystycznie trzymała się Koranu. W Afganistanie znajdowały się obozy szkoleniowe Al-Kaidy oraz ukrywał się Osama Bin Laden. Udało się przejąć kontrolę nad krajem i rozpoczęto proces jego demokratyzacji. Jednak ostatecznie działania te zakończyły się niepowodzeniem. Walki z talibami trwały nadal, i mimo długoletniej obecności wojsk NATO nie udało się stworzyć trwałych struktur państwowych. Po wycofaniu się wojsk NATO w sierpniu 2021 roku, władza w Afganistanie powróciła w ręce talibów. Mimo wzmożonych działań antyterrorystycznych, kolejne zamachy na początku XXI wieku wstrząsnęły Europą. W 2004 roku dokonano zamachu na pociągi w Madrycie. Kosztował on 191 zabitych i ponad 1800 osób rannych. W 2005 roku zamachu dokonano na londyńskie metro, gdzie zginęły 52 osoby, a ponad 700 zostało rannych. W marcu 2003 roku rozpoczęto działania antyterrorystyczne skierowane przeciwko Irakowi. Reżim Saddama Husseina oskarżono i niesłusznie jak się potem okazało o produkcję broni chemicznej i biologicznej oraz sprzedaż jej terrorystom. Wojska Stanów Zjednoczonych wsparły oddziały brytyjskie, australijskie, duńskie oraz polskie. Armia Husseina została pokonana bardzo szybko i opanowano cały kraj. Jednak rozpad struktur państwa doprowadził do chaosu i długoletniej wojny domowej. Wojska amerykańskie wycofały się z Iraku w 2010 roku. W 2011 roku wybuchła wojna domowa w Syrii. Rebelianci dążyli do obalenia dyktatora Basara al-Asada. Przedłużający się konflikt doprowadził do destabilizacji całego regionu. Wmieszały się w niego bezpośrednio Turcja, Iran oraz Rosja. Rebeliantów zaś wsparły państwa zachodnie. Istotną rolę zaczęły odgrywać ugrupowania radykalnego islamu, które utworzyły tzw. państwo islamskie ISIS. Wojna ta trwa do dnia dzisiejszego.